Kompania, patrz, na prawo, patrz. Panie brygadierze, dowódca kompanii OSP nr 6 Śląskiej Brygady Odwodowej, starszy kapitan Kostarczyk, melduje zakończenie ćwiczeń. Dziękuję. Kompania, baczność, spocz. Szanowni Państwo, duchowie strażacy, myślę, że tradycyjnie jak co roku dokonamy w pierwszej kolejności podsumowania dzisiejszych ćwiczeń, omówienia zadań realizowanych przez poszczególne zastępy, plutony. Oczywiście te ćwiczenia rozpoczęły się wcześniej, bo o godzinie 9 alarmowaniem poprzez stanowisko kierowania komendanta powiatowego, kiedy to sprawdzaliśmy czasy dojazdu poszczególnych jednostek czy przygotowanie do dzisiejszych ćwiczeń. Ja myślę, że w tej chwili za chwileczkę poproszę rozjemców, którzy obserwowali działania poszczególnych plutonów, o dokonanie oceny. Zanim to jednak nastąpi, witam serdecznie osoby, które są z nami. Jest z nami ksiądz Jacek Kołodziejczyk, już obecnie nasz krajan, proboszcz z Cesaro Krzepic, strażak z krwi i kości, który w jednostce Nowa Wieś, Myszków Nowa Wieś, rokrocznie jako kierowca 80 razy wyjeżdżał do zdarzeń ze strażakami. Także jest to duże wzmocnienie dla strażaków ze Staro Krzepic i powiatu. Witam serdecznie pana Grzegorza Półtoraka, nadleśniczego nadleśnictwa Kłobuck, z osobami towarzyszącymi. Są z nami przedstawiciele lokalnej prasy, pan Maciek Zielonka, Kanał Zielony, jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Jest z nami pan Jarosław Jędrysiak, Gazeta Kłobucka. Witam serdecznie pana Jarosława Brzęczka, kłobucka.pl. I poproszę w tej chwili rozjemców o dokonanie oceny i podsumowanie dzisiejszych ćwiczeń. Na razie dziękuję. Proszę, brygadiera Drosia. Panie komendancie, szanowni goście, duchowie strażacy. Jestem dzisiaj głównym rozjemcą na tych ćwiczeniach. Postaram się w kilku zdaniach podsumować te ćwiczenia dzisiejsze. Jeden rozjemca w trakcie nam ubył ze względu na inne czynności, do których został tam oddelegowany. Postaram się również podsumować, ale niestety bardzo ogólnie, działania plutonów, które on nadzorował. Dzisiejsze ćwiczenia to bodajże 18 ćwiczenia w kompanii w naszym powiecie. Pierwsze się odbyły w 1999 roku. Jak co roku spotkaliśmy się na terenie, na kompleksie leśnym. Tym razem w nadleśnictwie Kłobuck, w okolicach Zakrzewa, w okolicy tych 5 stawów. Ćwiczenia leśne o tyle są dobre, że dają nam możliwość pracy na dużym obszarze. Spotykamy się tu z licznymi utrudnieniami, między innymi brakiem wody. Na tych ćwiczeniach akurat staramy się tak ulokować te ćwiczenia, żeby ten dostęp do wody był. Ale wiecie, duchowie strażacy, że najczęściej jest tak, że podczas pożarów lasów tej wody nie mamy. Trzeba ten system stosować inny, czyli system dowożenia. Oddzwonię się. W naszym przypadku te ćwiczenia zaczęły się o godzinie 9, tak jak komendant tutaj powiedział, ale same ćwiczenia praktycznie o godzinie 12. Postaram się od tej godziny 12 wam w skrócie opowiedzieć, jak to przebiegało. Jeśli chodzi o dojazd jeszcze jednostek na teren do rejonu koncentracji, pamiętajcie, że jeżeli jedziecie w rejon koncentracji czy do punktu przyjęcia sił i środków, starajcie się jechać w pełnym umundurowaniu. Ja tam przez okno sobie obserwowałem, jak jechaliście do nas do komendy. To różnie to było, ale możecie być nieraz skierowani zupełnie w inny rejon. Trzeba przyjechać w pełni wyposażonym w środki ochrony osobistej. Jeśli chodzi o łączność podczas takiego dojazdu, standardowo jak jedziecie do nas do komendy, to wiecie, że łączność macie na kanale powiatowym i to dobrze znacie. Inaczej jest, jak będziecie skierowani w inny powiat, wtedy trzeba tą łączność prowadzić na kanale BZR28, czyli Krajowej Sieci Współdziałania. Pamiętacie o tym, czy nie pamiętacie? Wszyscy te kanały powinny w radiostacji mieć i na tym kanale wywołujemy punkt koncentracji, do którego się udajemy. Teraz krótko tak, zadania plutonu pierwszego. Pluton pierwszy był skierowany tutaj na prawe skrzydło, czyli na lewe skrzydło frontu pożaru. Miał za zadanie podać łącznie 6 prądów wody
Pluton drugi skierowany był tutaj na lewe skrzydło, czyli na prawe skrzydło frontu pożaru. Miał za zadanie podać 4 prądy wody. Jeśli chodzi o ten pluton pierwszy, rozwinięcia linii gaśniczych, linii głównych i linii gaśniczych były bardzo szybko, praktycznie do minuty wszystkie jednostki się w pełni rozwinęły. Podejrzewam, że pluton drugi również, z tym nie ma problemu z rozwijaniem odcinków. Jeśli chodzi o zasilanie, na zasilanie te plutony dosyć długo czekały. Za zasilanie tych plutonów w pierwszej fazie odpowiedzialny był pluton trzeci. W drugiej fazie dwa plutony, trzeci i czwarty. Na to zasilanie troszeczkę żeśmy czekali. Był moment, że tej wody przez chwilę brakowało. Ale z czego to się, druhowie, bierze? Pamiętajcie, dopóki nie macie pełnego zasilania, zaopatrzenia w wodę, nie macie uzupełniania zbiorników wodnych, nigdy nie rozwijajcie się w pełni. Nie podajcie 3 prądów wody, tylko podajcie 1 czy 2. W takiej sytuacji, jak jest przerwanie zasilania, no bylibyście zmuszeni wycofać się, ten pożar by się dalej rozprzestrzeniał, a nie mielibyście ochrony nawet własnej. Kolejna rzecz, która wpłynęła trochę na brak zasilania w wodę plutonu pierwszego, to była taka, że jednostka z Ostrów, ja nie mam absolutnie uwag do tej jednostki, tylko ma taki samochód, który ma tylko jedną nasadę zasilającą. A ten samochód był budowany tak, cały system tutaj podawania wody, że zasilał jeszcze kolejne dwie jednostki. Jeżeli on miał jedną tylko nasadę zasilającą, on nie mógł przyjąć więcej wody niż jednego odcinka węża 75, a podawał na łącznie 6 odcinków, na 6 prądownic wodę. Także no nie było w stanie uzupełnić się tej wody. My jak planujemy takie ćwiczenia, my też nie wiemy, ile samochód, który ma nasad. Także to nie jest tak, że wszystko sobie sprawdzamy, ten ma nasad tyle, ten ma działko takie, ten takie. To wszystko wychodzi w życiu. Ale tak jak widzicie, te ćwiczenia pokazują, że nie każdy samochód się nadaje do każdej funkcji. Taki samochód lepiej jest dać na końcu, niech on sobie podaje te prądy, niech jego zasilą, a nie żeby był budowany gdzieś w trakcie i podawał wodę do innych zastępów. Ale tutaj jednostki, powiem szczerze, dobrze zareagowały, bo w pewnym momencie nastąpiło przepięcie tej linii zasilającej, bo do tego samochodu szły dwie linie zasilające, zbieracz i jedna linia była podpięta pod ten samochód. Doszło do rozpięcia tych dwóch linii zasilających, jedna zasiliła dwa samochody, a jedna tylko ten samochód. W tym momencie tej wody zaczęło starczać. Odnośnie tego plutonu drugiego, no takich szczegółów nie znam, bo tam nie byłem, był kolega Gosławski, który wyjechał. Przekazał mi tylko, że też chwilowo tam może brakowało wody, ale nastąpiło przepięcie znowu linii zasilającej. Mokra dodatkowo zasiliła krzepicę i też się sytuacja poprawiła. Jeszcze chciałem krótko podsumować samą łączność, bo jestem takim koordynatorem powiatowym do spraw łączności. Mam też za zadanie ocenić tą łączność, przekazać taką informację do Komendy Wojewódzkiej. I chcę właśnie wam powiedzieć, jak to wyglądało od tej strony. W pierwszej fazie tutaj dowódca kompanii podjął decyzję, że jak wyjeżdżacie z rejonu koncentracji, to wszystkie jednostki przechodzą na kanał ratowniczo-gaśniczy. Został mu przydzielony tam pierwszy KRG-7, 7 kanał ratowniczo-gaśniczy. I wtedy on miał łączyć tylko ze stanowiskiem kierowania jako jedyny na kanale powiatowym. Wyżeście jadąc mogli ze sobą rozmawiać, ale nie zakłócaliście korespondencji ze stanowiskiem kierowania. I tak, taka jest zasada, było to poprawnie wykonane. Następnie jak ten kanał został przydzielony, sprawdzona została łączność, wszyscy potwierdzili jak najbardziej prawidłowo. Dowódca jadąc na miejsce tych ćwiczeń, czy tam na miejsce zdarzenia, poprosił stanowisko kierowania o przydzielenie kolejnych kanałów ratowniczo-gaśniczych. Zrobił to już w trakcie jazdy, miał to ułatwione już właśnie wcześniej. Jednocześnie jak prosi o kolejne ratowniczo-gaśnicze kanały, z automatu dyżurny stanowisko kierowania przydziela kanał dowodzenia i współdziałania. Co dodaje, druhowie, bo nie każdy może wie. Jeżeli uruchomimy sobie tą sieć dowodzenia i współdziałania, to dowódca akcji rozmawia tylko w tej sieci dowodzenia i współdziałania, tylko z dowódcami odcinków bojowych. On nie słyszy korespondencji pomiędzy ratownikami, nikt mu nie zakłóca myśli, może sobie spokojnie dowodzić, prowadzić działania. A na każdym odcinku jest wyznaczony dowódca, tak zwany Daria, który na kanale ratowniczo-gaśniczym, który otrzymuje, rozmawia ze swoimi podwładnymi. Rozumiecie to, druhowie, wszyscy?
To działanie było też jak najbardziej poprawne. Sprawdzimy sobie też na rejestratorze rozmów, czy to przebiegało w sposób na 100% poprawny. Na koniec ćwiczeń, czy na koniec działań, dowódca jest zobowiązany zwolnić jak najszybciej zajmowane kanały ratowniczo-gaśnicze. Też to nastąpiło. Zostawia sobie tylko jeden kanał ratowniczo-gaśniczy do korespondencji, do rozmowy pomiędzy podległymi siłami. Coś jeszcze chciałem przekazać, to muszę zobaczyć. A, jeszcze taka jedna uwaga mi się nasunęła w trakcie. Jeżeli brakuje węży na jednym samochodzie, a macie jeszcze jakieś zadanie, albo widzicie, że coś jest niezrobione, niedokończone, trzeba prosić o węże z innego samochodu. Wołać przez radiotelefon, albo podejść do innej jednostki, no bo tak się też zdarzyło, że przez jakiś czas tych węży trochę brakowało. Było widać, że leży kawałek linii i nie wiadomo, co dalej z tym. Ci, co byli w pobliżu, akurat węży nie mieli, nie mogli nic podłączyć, ale po to jest radiostacja, wołacie dowódcę swojego odcinka bojowego, dowódca odcinka bojowego woła głównego dowódcę i on to organizuje. Bądź samemu się podchodzi pod samochód, bierze odcinek i się go wmontowuje w linię. Tyle uwag z mojej strony, to wszystko. Proszę teraz o ocenę plutonu 3-4 kapitana Pudło. Dziękuję. Panie komendancie, szanowni goście i koledzy druhowie, oceniałem działania plutonu 3 oraz plutonu 4, czyli plutonu rezerwowego, który do działań ratowniczo-gaśniczych został dołączony w późniejszej fazie. Jeżeli chodzi o zadania plutonu 3, było to głównie zasilanie plutonu 1 i 2, które bezpośrednio brały udział przy działaniach, rozwijając linie gaśnicze. Natomiast waszym zadaniem było zaopatrzenie wodne i zasilenie tych dwóch plutonów. Tak? Tutaj co do uwag, absolutnie żadnych. Pluton 3 wywiązał się w całości ze swojego powierzonego zadania. Drobne błędy, które ja zauważyłem, to niestety środki ochrony osobistej, które nie zawsze były założone. Mam tutaj głównie na myśli rękawice. Bardzo często jak coś przepinaliście, podłączaliście, że coś rękawice były ściągnięte. Tak? W momencie, gdy nic nie robiliście, zakładaliście z powrotem te rękawice. Tak? No jest to jakiś błąd, który powoduje tutaj dla was jakieś zagrożenie bezpieczeństwa. Kolejną fazą było dołączenie się plutonu 4, również do zasilania wodnego. Tutaj było bardzo skomplikowane to założenie, gdyż wymagało rozpięcia nawodnionych linii gaśniczych, skoordynowania zatrzymania zasilania z samochodów, które były przy zbiornikach wodnych, włączenie kolejnych pojazdów do działań. Nie był rozłożony żaden zbiornik, także mieliśmy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z przetłaczaniem. Działania były jak najbardziej również poprawne. Pomimo tego chwilowego chaosu, gdzie ze względu na jednostkę OSP Ostrowy, również tak jak tutaj kolega powiedział, no nie wynikało tutaj bezpośrednio z jakichś błędów, tak? Z braku odpowiedniego ilości sprzętu na tym samochodzie, mieliśmy problem, co z tymi liniami wężowymi zrobić, tak? Ale to zostało wszystko opanowane w sposób bardzo szybki przez dowódców poszczególnych odcinków, czy to Darię 3, czy Darię 4, to odpowiedzialne za te odcinki. Woda została skutecznie podana do miejsca prowadzenia pożaru. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jednostki współpracowały nie na swoim sprzęcie. Tak? Jedni wykorzystywali pompę z drugiej jednostki, korzystaliście nawzajem ze swoich węży. Tutaj ja nie zauważyłem jakiegokolwiek problemu z przekazywaniem tego sprzętu, obsługą tego sprzętu, a to też jest zaleta tutaj dla was, że potraficie pracować na standardowym sprzęcie, niekoniecznie swoim. Jedyne mówię, moje uwagi to do środków ochrony osobistej, które były no nie zawsze założone tak jak potrzeba. Tak. Więcej ja uwag nie mam. Dziękuję. Pan nadleśniczy, parę zdań. Poproszę pana nadleśniczego. Proszę bardzo. Panie komendancie, księże proboszczu, szanowni koledzy. Pozwolę sobie powiedzieć koledzy, bo wszyscy jesteśmy koledzy w jakiejś służbie. Służbie mającą na celu ochronę no dobra narodowego, dobra ogólnie pojętego, a my szczególnie narodowego jako leśnicy. Z przyjemnością udostępniliście wam ten teren na tutaj wniosek pana komendanta i dobrze, że mieliście tutaj te ćwiczenia, że mieliście te manewry strażackie. Bardzo dobrze, bo to są obszary w lasach, obszary są najbardziej dokuczliwe. To są obszary wielkopowierzchniowe najczęściej. W terenie trudnym często. No to akurat macie wodę, ale to już
słyszałem, że są, macie ten gdzieś daleko do tej wody, że są kłopoty. No z drogami próbujemy tu naprawiać, no są pewne zaniedbania delikatne, ale my to poprostujemy. No, no będziecie mogli jeździć po tych lasach lepiej jak do tej pory, bo to stwarza pewne no, zagrożenie, niedostępność dla pewnych tutaj terenów. Już to wiele razy mówiłem, bo tu komendant byliśmy, się tu wspólnie spotykaliśmy na wielu spotkaniach ze strażą, czy na stuleciu tam w Dankowie, czy gdziekolwiek indziej. I to samo po raz który chcę powiedzieć. My leśnicy mamy dużą dozę no, wdzięczności, sympatii do straży. Dużą dozę sympatii. Dlaczego? Bo lasy, które są, patrzcie, to jest skarb narodowy, piękny skarb narodowy. I pewno wiele by tych kawałków lasu nie było, gdyby nie straż. Bo najwięcej pożarów to jest w lasach, w terenach podleśnych, gdzie ktoś mało odpowiedzialny podpala, wypala coś tam, to się do lasów zbliża, zanim przyjdzie, wy już jesteście przed tym. I za to wam chciałem serdecznie podziękować po prostu. W imieniu i swoim, i leśników, kolegów tutaj, i w ogóle lasów państwowych, i społeczeństwa, bo to jest nie nasze są lasy. Lasy są narodowe, polskie, społeczne. My w nich tylko gospodarujemy, powiedzmy, w ramieniu Skarbu Państwa. I za to chciałem wam tu jeszcze raz podziękować. Dobrze, że te manewry były. Widzę, że się udały prawdopodobnie. Wody wam nie brakło, wszystkie, żeście nie wybrali z tych stawów, to dobrze. I zapraszam was, koledzy, no, na małą grochówkę, którą tu sobie pozwoliliśmy was poczęstować. No bo może ktoś bez śniadania przeżywał już te manewry. Nie zjadł, chociaż wątpię w to, bo wszystko chłopy zdrowe, tak że nie przeżywają tego. Dziękuję jeszcze bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję panie komendancie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ci. Ktoś jeszcze? Księdze proboszczu, panie nadleśniczy, duchowie, ja myślę na zakończenie raz do roku ćwiczymy jako kompania, tak? Podkreślam to wielokrotnie, że tego rodzaju ćwiczenia są podstawowym elementem szkolenia praktycznego. Te drobne niedociągnięcia czy nieprawidłowości pokazujemy po to, żeby wyeliminować je na przyszłość, żebyście uczestnicząc już w działaniach ratowniczo-gaśniczych mogli w sposób bezpieczny, skuteczny je usuwać. Tak? To jest niezwykle ważne dla nas, dla was. Drugi rok ćwiczymy wspólnie na obiektach. Ćwiczenia w kompanii nie są jedynymi ćwiczeniami, kiedy ćwiczycie wspólnie z nami. Od dwóch lat ćwiczymy na obiektach. Staramy się to robić w taki sposób, żeby każda jednostka raz w roku była na obiekcie, przećwiczyła z jednostką Państwowej Straży Pożarnej podobne założenia, oczywiście na troszkę mniejszą skalę, ale to jest niezwykle ważne, żeby doskonalić zarówno współdziałanie na miejscu działań, prawidłową łączność. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję panu nadleśniczemu. Bardzo dobra współpraca. Myślę, że będziemy ją kontynuowali. Też dziękuję tak lokalnym mediom. Przybyły, są z nami. Dziękuję świętu proboszczowi. Myślę, że będzie niedługo czynnie uczestniczył, chociaż dzisiaj mówił, że nie zdążył na zbiórkę. Nie wiem, jak to się stało, że nie zdążył na zbiórkę, zbyt szybko zastęp ze Staroprzepis wyjechał. Pan nadleśniczy zaprosił na grochówkę, także z mojej strony tylko wypadałoby życzyć wszystkim szczęśliwego powrotu do waszych jednostek i do zobaczenia na następnych ćwiczeniach. Myślę, że byśmy jak najrzadziej spotykali się podczas prawdziwych akcji ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję oczywiście dowódcy kompanii za przygotowanie, rozjemcom. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby te manewry zostały zorganizowane, odbyły się. Uważam, że cel został osiągnięty. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Proszę dowódcę kompanii o prowadzenie. Dziękuję. Kompania, baczność, tył, rozej się, spocznij. Po kolei zapraszamy tutaj na polowę. Proszę, chodźcie, panowie. Po kolei. Ciga kolega. Tak, tak, jest. Dobra, jedziemy.
Dziękuję.